Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się w grze Nova Lands. No i tak, jeśli mam być wam totalnie szczery, od poprzedniego odcinka za dużo tutaj nie siedziałem, nie robiłem i... Trochę, jeśli mam być szczery, to nie pamiętam, co do końca mieliśmy tutaj zrobić, poza tym, że no, widać, plastil ten cały jest potrzebny. I tak... Nie wiem naprawdę, co więcej mam powiedzieć, poza tym, że no... Totalnie nie ruszałem. Mogę być tak samo zagubiony jak wy. Niemniej jednak pamiętam o jednej kwestii. Mam nadzieję, że dosyć ważnej. Tak, tutaj nad czymś pracują. A tu jest całe muzeum, do którego będziemy musieli przynieść parę rzeczy. Ale z tego co widzę, tak. Pięć tych takich meduz możemy zrobić. O, mamy w ogóle teraz filtr, to co chcemy zbierać, czy nie? Ciekawe. Założymy tak. Plastik i grzybki możemy. Te meduzy też możemy przynieść. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie wiem, czy jest coś, co byśmy mogli skomputować. Tutaj teoretycznie coś jest, ale nawet nie mam pojęcia. Tu nie mam pojęcia, tu nie mam pojęcia, to byśmy mogli w sumie przynosić powoli. No ale tak. Dobrze, przynajmniej, że pamiętam muzeum. Z tych materiałów natomiast, no, kwiaty jestem w stanie dostarczyć, pozostałe rzeczy... Teoretycznie tak, praktycznie nie mam pojęcia. Ale dobra, nie ma co marudzić, mamy dwa punkty umiejętności, to od razu... bierzemy wspaniałą umiejętność, która powoduje, że teraz, w tym oto momencie... wszystkie nasze boty będą podwójną skuteczność zbierania mieć. No, i jak też mówiłem o tym, żeby meduzy ewentualnie zbierać, to też się tym od razu zajmiemy. Podnieść 5 meduz. Nie wydaje mi się to aż takim wielkim wyzwaniem. Po prostu robimy najpierw podstawowszą rzecz, jaka istnieje, czyli mówiąc po ludzku joink. Tam tu jest berb. Co to za berboludź? Okej, okay. kra, nie... Nie wiedziałem, że masz taki uroczy dziób, inaczej bym nie odlatywał. Lord Stork, do usług. Widzisz, mam tu pewnego małego drona, którym mogę latać dokąd chcę, ale akumulator pada. Możesz mi coś przynieść? Bateria Behemotium w ilości 1, wtedy go naprawię, będzie ci bardzo wdzięczny. Okej. Nie, żebym w ogóle wiedział, jak zrobić takie coś. I się pewnie zaraz odkryjemy. Ale no, zanim to joink. Na przykład zetnijmy sobie jednego grzyba, bo... Albo nawet nie jednego. Chyba tam też potrzebowali 5, co od razu przyniosę. Zresztą mam własną hodowlę grzybków, więc... No nawet jeśli będziemy je tutaj teraz ścinać, to... target nie będzie. Okej, czwarte. Jak widzę, że tlen się kończy, to szybko tutaj tylko wskoczę. Tak, musimy ostatnią meduzę znaleźć. Nie wiem, czy będzie to problematyczne, czy nie. Dobra, grzybków na pewno starczy, muszę to wyłączyć też i... Zestawy plastiku tu mamy. Z tego co pamiętam, właśnie tak to miało działać, że wszystkie materiały będziemy gromadzić na naszej głównej wyspie. Okej, joink. Mamy wszystko tutaj załatwione. To tak, wysypię tylko cegły. Wezmę te 5 plastików. Później może tego będę żałował, ale na razie... Twierdzam, że najlepiej będzie po prostu je przekazać i mieć spokój z muzeum. I teraz tak, plecak, większe dwa miejsca na ekwipunek. I co tu mamy? Automatyczna rakieta eksportująca. Fajna zdolność, ale no nie mam jak tego ogarnąć, bo nie mam plastil jeszcze, czyli plastikowej stali albo stalowego plastiku. Tutaj kolejne miejsce w ekwipunku, trzeba jakąś kostkę, której nie możemy, no i gałązki, które nie mają problemu. Tutaj też plastikowa stal. Okej. Okay. Tutaj gun będzie szybciej się ładował. Fajna rzecz, ale... No, co tutaj dodatkowo? Dwie rzeczy, które nie wiem, czym nawet są. Jedna plastikowa stal. Okej. I za szybko tutaj się tym nie zajmiemy. Ale przynajmniej możemy się zająć dostarczaniem takich tutaj znajdźków. Nie grzyby. Z tym jałopem. Dobra. Podstawowe sprawy dostarczone, potrzeba tylko tego czegoś i plastikowej stali. Zresztą chyba był jakiś chip do dronów, z tego co się orientuję. Jeśli się
nie mylę, no to przynajmniej łatwo będzie to ogarnąć. Teraz tak. Ostatnio pamiętam, że pojawiły się nowe wyspy do eksploracji. Nie, dobra, to nie był czy Bluedronów, to był coś innego. Okej, okay, to inaczej. Pamiętam, że pojawiły się nowe wyspy, które będziemy mogli wykupywać, eksplorować i tak dalej. Nie pamiętam kosztów. Okej, okay, plastik jest tylko tutaj, czyli następną tą musimy wykupić. Zaśmę plastiku, a dalej jeszcze się zobaczy co, jak, gdzie i kiedy. Tak więc... To jest coś innego, co tak naprawdę na szybko musimy tutaj załatwiać, nie sądzę. Poreperujemy może ewentualnie trochę dronów, czemu nie. I skupmy się na najważniejszych rzeczach, czyli na robieniu rzezi. Na okolicznym zwierzęcu, bo czemu nie. No okej. Okay. Tego coś nadal nie wszystkie piece jeszcze są w stanie funkcjonować. Mam z małą produkcją wszystkiego. Tutaj natomiast jak zwykle wszystko zapchane. Chciałbym dużo więcej pieców tu postawiać, ale czy jest mi to potrzebne? Nie wydaje mi się. Wyspa za co to tutaj? Widzę, że pełno już uli. Zniszczenie kilku z nich chyba nie będzie aż takie tragiczne. Bo trochę się to za bardzo rozrosło. No, definitywnie za bardzo się rozrosło. Tak. Udało się właśnie trochę polikwidować, ewentualnie jajki pozbierać, bo... Może nie tyle, co jestem przekonany, że będą potrzebne, co wydaje mi się, że z czasem mogą być trochę potrzebne. Gdzieś, jakoś. Po prostu byłoby to dla mnie dziwne, żeby nie były szczególnie potrzebne. Dobra, szybko bierzemy trochę powietrza. Tak, można je rozmontować. Kości... Nie sądzę, żebym na razie potrzebował i takie wezmę na później. Tak. Jak przy tym jesteśmy, to jeszcze zobaczymy, gdzie jest najwięcej jajków i te, które mają najwięcej jajków, to jeszcze zjoinkujemy. Potem zniszczymy. Żeby po prostu... Nie było to do przesady zdominowane. Przez te pszczoły. Chociaż kogo ja szukuję, i tak będzie. Tak będzie zdominowane przez pszczoły. Bo... Co innego... Miałoby to być po prostu. W ogóle ciekawe, że one chyba robią te swoje ule tylko na patyczkach. Zamiast siebie nie powstaną. To musi być na patyku. Ciekawa sprawa. Ale dobra. Full focus teraz, gwiazdo kluczu. I zajmijmy się tym, co może się przydać. Tak, to na pewno. Tutaj z tych rubinów, które czasami się gdzieś rozbijają, będziemy mogli właśnie jakieś wzmocnienia robić. Potem moduły, no... Teoretycznie też by się przydały. No i zaawansowana produkcja przede wszystkim. Ale w pierwszej kolejności definitywnie... akcelerację produkcji będziemy musieli zbadać. Jak plastiki? No, akurat wystarczające. Więc powiedziałbym, że jest to niezła intuicja. Badamy. I okej, okay, akcelerator produkcji. Co tu mamy? 1 złoto 20 rubinu. Złoto w końcu się do czegoś ma przydać? Ja nie wierzę. Znacząco dużo rubinu z tego co widzę jeszcze nie mamy. No ale... postaram się tak najszybciej zbudować. I tak, akcelerator produkcji. Używa kamienie szlachetne, by... on zużywa, to nie wiem, czy to nie jest tak, że to będzie bardzo, bardzo materiał żerny. Ale nawet jeśli, możemy zawsze spróbować, czemu nie. Jest tak, dziękujemy za kamienie. Dobra, tutaj widzę złoto, też się przyda, tego nie chcę. Tak, nie pozostało chyba naprawdę nic innego, jak na razie szukać wszystkiego, gdzie będę mógł zbierać i podobne. Patrzcie, jakie tu jest tutaj to wszystko. Naprawdę przydałoby się to ogarnąć. Ale nie mam pomysłu jak. Jeśli mam być totalnie szczery. Dobra, jak tam też produkcja plastiku. Prasa działa. Dobra. Ważne tylko, że i tak jest to dosyć czasochłonne. Jedna co tak naprawdę mogłoby pomóc tutaj to, że rafinerie działają szybciej.
A za tym będę musiał zdobyć jednego perk pointa. Jeden punkt umiejętności, czy jakkolwiek inaczej tego nie nazwać. Co za tym idzie? Po prostu musimy pokopać wszystko, co się rusza i nie rusza. Asystując przy tym trochę ewentualnie w właśnie ogarnianiu wszystkiego naszym botem. Czy wiesz, że po prostu moja ingerencja tutaj w przebieg pracy, przynajmniej tej wyspie tutajszej właśnie, trochę przyspieszy. Stawy szkła. Nie to, żeby nam go brakowało, ale nadal. Jednak wolałbym, żeby było produkowane jak najszybciej i też niestety za dużo doświadczenia nam nie daje taki pojedynczy kamień. Trochę smutne, patrząc na to, ile teraz tego potrzebuję. Ale dobra. Jeśli trzeba będzie, to jeszcze połażę trochę, pokopię to wszystko. Najprościej mówiąc, spotkamy się, jak już będę miał to za sobą, bo no nie mam pomysłu, co innego na razie mógłbym tutaj robić. Bo jednak no, wszelkie jakieś tutaj procesy, które przed nami stoją, wydaje mi się, że będą wymagać dużej inwestycji czasu i punktów umiejętności, więc ja. Do usłyszenia za chwilę. Okej. Tak więc mamy trzy plastiki znowu. Zatem, gdzie możemy trochę inwestycji porobić w jakieś mniejsze technologie. I tak też zaczniemy. Moduły przyspieszające i leczące boty mogą się przydać. Jakkolwiek by to nie było. A tutaj co mamy? O. Świetny sprzęt. I tutaj coś na nas krzyczy. Moduły. Prędkość poruszania się. Jednak nie jest takie wspaniałe, jak myślałem, że to przyspieszy też pracę. Ale tutaj to leczenie botów. Nie wiem, czy będzie aż takie najpotrzebniejsze, ale z chęcią zobaczę, jak to by wyglądało. W momencie, kiedy mam tu rannego bota. Masz 168 i jak to wygląda? Nie, fajnie, szybko się leczy. Dobra, to warto by było to zainstalować w botach. A przynajmniej tych obronnych. Bo jeśli chodzi o te... No i produkcje i w dostawczych. Bo w zbieraczach bym zamontował raczej te przyspieszające. Co znowu na mnie wrzeszczy? Okej, dobra, fajnie, ale możecie nie krzyczeć, proszę. Właśnie, troszkę tam robi nowy rozmach. A, pojemnik wyjściowy, nie, tutaj nie ma niczego. Bezpośrednio na te takie tu. No coś, trudno. Mam pomysł. Co może być jakby zastosowanie tego równego rozmachu. Poza tym, że ewentualnie te maszyny, które będą mógł po prostu konsumować po to, żeby generować to wszystko i... Okej. Wydawało się, że już gotowe sztabki przynosimy, a nie, że rudę, którą potem samemu wytapiamy. Ale dobra. Jeśli tak ma być, niech tak będzie. A ja znowu będę chyba wracał do kopywania skałek czy coś. Nadzieję, że następny punkt wykupię sobie przyspieszenie w produkcji plastików i... Cóż, jak już to wykupię, to po prostu... Będziemy produkować plastiki. No chyba, że znajdę gdzieś teraz tutaj... Ewentualnie olej smarowy. Butelka na biopaliwo. Czyli tu są te rzeczy, które tak jakby najbardziej są potrzebne. Mamy część elektronicznej i moduł komputerowy. To byłby potrzebny do innych rzeczy. Tu mamy jakiś generator biopaliwa. Ale nie, tego nic jak nie będę używał. Dobra. Najlepiej będzie chyba zainwestować najpierw w te rzeczy, zanim pójdziemy jeszcze w plastil. Chyba, że będzie tu wymagane. A, nie jest wymagane. Tak więc co, zrobimy to wszystko. I olej smarowy chyba będzie naszym głównym priorytetem na ten moment. Więc spotkamy się, jak będzie już trochę więcej plastiku. No dobra, więc witam ponownie. I teraz tak, sytuacja wygląda następująco, że powiem wam szczerze, trochę mnie nie było, że tak to określę. Będzie czas pomiędzy ostatnim momentem, kiedy co nagrywałem, a teraz. Ale no, dobra. Muszę powiedzieć tylko tyle, mam 7 punktów.
A i tak wydałem już dwa pod waszą nieobecność. Jeden poszedł na ulepszenie rafinerii, bo stwierdziłem, że nie ma co. Drugi natomiast na instrukcję budowania. Powiem wam, dlaczego to zrobiłem. Otóż znalazłem glitch na nieskończone expy. Zobaczcie. Stawiam budynki i expy mi rosną. Spada bardzo powoli, ale rosną. Wcześniej rosły dużo szybciej, bo po prostu stawiałem budynki i je rozwalałem za cegły na początku. Potem stwierdziłem, że... Okej, jeśli cegły działa, to od razu wezmę tamten punkt. To będzie kosztował cegły, czy będzie dalej dawać expy? Ano będzie. Tylko jest coś takiego, jak na, jakby to powiedzieć, pamięć budowli. I dlatego, że dostawam, że stawiałem ich bardzo dużo, teraz jakby dostawiał je, to będę dostawał bardzo mało expów. Dopóki nie zbuduję tyle samo, ile rozwaliłem. Nie wiem, może przy resecie gry się to wyzeruje, może nie. Tak czy inaczej, teoretycznie mamy duży, po prostu dług budowania. No i nie wymagają teraz większe... No, żadne budowle w sumie nie wymagają już kamienia. No i tak, 7 punktów, więc nie wiem, czy jest więcej do dodania, poza tym, że... Weźmy co trzeba, czyli duże góry piasku, duże drzewa gałązkowe, bo czemu nie. Lepsze oddychanie na wszystkich wyspach. I teraz najważniejsze rzeczy. Dodatkowy bot na każdą wyspę. I tak... powiedzmy, że to, że się nie wkurzają. I chociaż nie wiem, jak zdobywać sok, pójdziemy powoli w kierunku super smaru i super nawozu. Ostatni punkt, który mam natomiast... wydam w sumie, bo czemu by nie... na zdrowie botów. I okej. Okay. Teraz mamy wszystko. I jak widzicie, też jest 40 plastiku, co pozwala nam trochę poruszyć budowę i badania. Bo tutaj proszę, szkło i plastik. Tutaj plastik, tutaj kupa i plastik. Już mi wszystko. Plastil wykonywany nadal w tym. Zaawansowany piec elektryczny. Przepiece elektryczne. Na pewno będę stawał wcześniej, później. I teraz tu mamy. Tu już potrzeba plastila. Okej. Okay. A tu nadal wystarczą jeszcze normalne. O, jak to się nazywa? Plastiki, więc też się tym zajmiemy. I tak, w takim wypadku bierzemy szkło, żeby od razu zbadać jakby pierwszą rzecz. Będziemy to robić w rafineriach i w piecach, okej. Okay. Tutaj potrzeba już tego oto, więc dalej niestety na razie nie będziemy móc nic zrobić. A jeśli chodzi o to wyżej, to pytanie tylko, gdzie znajdziemy kupę. Okej, okay, to było głupie pytanie, przestałem dosłownie obok niej. I odblokowujemy rolnictwo lepsze, pozwala sadzić trzcinę i kwiaty. O. Okej. Okay. Okej, okay, czyli moglibyśmy już od razu planować jeszcze ranczowanie. Czemu nie? Biorę od razu. Jak mówiłem, czemu by nie? Zbierajmy większość technologii, które są dostępne. I co pozwala... Jeśli stworzy automatycznie zbiera ich produkcję. Cokolwiek... powiedzmy by to nie oznaczało. I tak jest fajne. I czy tutaj coś nowego? Nie. Tylko starzy, ciągle na mnie krzyczą. I dobra, jak jeszcze przy tym jesteśmy, możemy dokończyć kolejną wyspę. Kolejny punkt umiejętności. Świetnie. Tylko na razie nie mam na co wydawać tak za bardzo. Więc tym po prostu nie przejmujmy. Teraz tak, tutaj posprząta samemu. A ja w tym czasie, powiedzmy, że pójdę zobaczyć, co się dzieje na tamtej wyspie. Będę ciągle w to klikał, bo będę zapominał, że nie mamy na co wydać. Okej. Okay. Znaczy, że wyspa jest... taka trochę dziwna i bym powiedział nijaka. I? Okej, okay, mam nowego bossa. W takim wypadku nawet nie będę czekał, nie będę zwlekał. Bijemy go najpierw normalnie, potem spróbujemy rozwiązać zagadkę pokojowego sposobu. Nitroperzo Gekon. Interesting. Rameleon, dosłownie. Nie! Jak się to nazywa? Okej. Okay. Widzę, że mój gun
i jakoś sobie z nim radzi, ale... No najlepsze to nie jest. Gorzej, że tracimy tutaj nadal... oddech. Oj kurczę, niedobrze, niedobrze. Bardzo nawet niedobrze. Chyba nie jestem na to wystarczająco przygotowany. No jeszcze zapomniałem o moim bocie. Asystencie. To dobra, tutaj chyba czeka na nas nic innego jak śmierć. Mhm, pewnie tak. Mhm, tak, definitywnie. Okej, okej. Powoli się to zmienia w delikatnego bullet hella. Nie, żebym narzekał. To jest jakiś poziom wyzwania. Oj, wskaźnik tlenu jest już bardzo nisko. Nie podoba mi się to. Jak sama nie podoba mi się to, że nasz gun... teoretycznie nie wystarcza. No niedobrze. Już nie mamy powietrza. A zatem będziemy otrzymywać cały czas jakieś obrażenia. No niestety. Nie przemyślałem tego. A co o tym idzie? Polegniemy. I'm dead. Skąd to się tu wzięło? Nie wiem, narzekał, ale skąd mam tutaj tego zwierzaka? Nieistotne, to czy inaczej zlamiłem, a co za tym idzie, musimy się odkuć, muszę odpunktować. Więc tak, bierzemy znowu bota bojowego na moją asystę. I jako, że tam nie jest najciekawiej, to podam mu moduł leczniczy, jeśli się... No, śmiałoby się dać. Szczerze nie wiem, czy da się do prywatnych botów dawać moduły. Można, dobra. To zrobimy mu tylko moduł leczniczy. Na wszelki wielki. Teraz jak już przynajmniej wiem, co tam się dzieje, mogę się bardziej przygotować. Natomiast jeśli chodzi o, powiedzmy, pokojowe rozwiązanie, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz. Rzeczy wyglądały tam trochę, jakby to, powiedzmy, miał przypominać każdą z tych wysp. Co? Może to wydać się głupie co niektórym. Ale wziąłbym po trochu materiałów z każdej z tych wysp, takich charakterystycznych. Albo takich, które po raz pierwszy występowały na jakichś wyspach, w przypadku kiedy one są na kilku. Zobaczymy. Może to będzie rozwiązanie, które pozwoli nam tam pójść. Czym, żeby nie było, to co sugeruje mi, gdzie jakby, znaczy, gdzie, raczej, co tam brać ze sobą, tak bardziej, co w tym prostym świecie nic innego jak... Jak to się nazywa? To, co występowało na danych wyspach, jak już to powtarzam. Teraz tak, okej, czyli jedna sztuka czegoś wystarcza. Co za działa, nie mam pojęcia. Nawet byłbym skłonny powiedzieć, że nie. Mhm, nie działa. Więc cokolwiek tu jest, trzeba będzie jakoś to wykombinować. Ale najwyższy jestem po prostu dump for this. Nie wiem. Trochę to smutne, ale naprawdę już... Nie wiem, w sensie... Nie to, to co innego. Ewentualnie mógłbym przynieść piasek, ale tu... To już nie mam pomysłu, co by to miało być, chyba że da się dawać więcej? Nie, nie da się. Dobra, tam powinien być grzybnie złoto. To pierwsza sprawa, mój błąd. Co? I to
Nie łupię. To jest najwyżej, mogę dać złoto. A, no i tutaj to. Ale to nie chcę przyjąć, więc... Uznajmy, że po prostu nie wiem, o co tu chodzi. Oj, kiedy gdzieś tym zajmijmy. Ja może sam by to główkował. A może ktoś mi to powie. Zaspoiluje. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale jakkolwiek miałbym tego nie rozwiązywać, z czasem będę musiał jakoś to odkryć. Ale dobra, a jeśli tego nie możemy teraz zrobić, to skupmy się na tym, co może być istotniejsze, czyli na plastilu. Który robi się... jest materiał, którego nie znam. To szczerze nie oznacza nic dobrego. Delikatnie mówiąc, mam pojęcie, co to jest. Jeśli nie wiem, co to jest, będę w stanie zapewnić potrzebnych, cokolwiek tutaj ogarnąć. Oj. A jak nie będę mógł takich podstaw zapewnić, no to... Nie wiem, co dalej. Dobra, dobra. Cichaj. Jeszcze jest coś innego, co mogłoby mi pomóc? Nie, nic nie ma. Wszystko teraz wymaga plastilu. Nie chcę być tutaj tym złowróżbnym ani nic, ale... wygląda na to, że jestem utknięty. No trudno się mówi. Będę musiał coś wymyśleć, ale... szczerze powiedziawszy, naprawdę nie mam pojęcia, co bym miał. Jedno, co mi tak zostało, to ta wieża, ale... ale na nią muszę się trochę lepiej chyba przygotować. Dobra, może nie tyle, co muszę się przygotować, co... Mam teraz ze sobą bota. Ma on moduł leczniczy. I tam szybko poszarżuje. Może dam radę. Rzekam teraz połowę HP, więc... jagody i te jaja by się przydały. Z tego się robi apteczki, więc... najmniej bym sobie trochę apteczków narobił jeszcze. Zanim cokolwiek. Nie chcę gałęzi, nie chcę wungla. Jeszcze trochę podleczymy ruszeniem. Nie dosyć, że to jeszcze ten bot, który będzie nam asystował. Nie chcę tych śmieciów. Może jest jeszcze dla nas nadzieja. Jest gra w cenie ich też dosyć... daje. Ale co ciekawe, na jednym slocie można mieć ich tylko 3. Ja wiem. Dobra, tak czy inaczej będę miał teraz... dużo. Cyk. Nie chcę tych... Dobra, C. Zapomniałem o tym. Dam radę. Widzę, że... tak, Z. Że leczenie z nich jest wystarczająco wysokie. I teraz tak, nawet jeśli mi zabraknie tlenu, to zawsze trochę mogę się podleczyć. Ale że mam tym razem bota... trochę bardziej ogarnię, co się dzieje, to może jakoś sobie poradzę bez tego. Dobra. Kameleon. Okej, okay. dobry bocik. W końcu zacząłeś coś tam ogarniać. I dobrze, że dałem mu moduł leczniczy. Nawet pomimo modułu leczniczego pewnie będę musiał sam też mu trochę asystować. Lecząc go. Ale tak, przynajmniej dzięki temu, że mam ten moduł, to mniej będę musiał się nim męczyć. I tak, definitywnie, jeśli chodzi o Drameleona,
to tym razem idzie nam trochę lepiej. No jak nie wybaczcie cięcia, uwołali mnie w dosyć ważnej sprawie, więc no, musiałem. Na całe szczęście nie wybiło mi to całkowicie z rytmu walki z Drameleonem. Lecz nasz bot jest też trochę głupi, bo stoi w płomieniach cały czas, ale dobra. Sądząc po tym, ile tlenu mamy, ile HP ma Drameleon i w jakim stanie my jesteśmy, stwierdzam, że przyjście tutaj drugi raz z botem i apteczkami dla świętego spokoju spowodowało, że chyba będzie łatwo już sobie z tym poradzić. Niemniej jednak w przyszłości wolałbym przychodzić tutaj na pokojowe rozwiązania. No wiecie, pokojowe rozwiązania są o tyle fajniejsze, że przychodzimy tutaj, dajemy co trzeba i dostajemy od razu... jak to się nazywa? No od razu dostajemy... brakuje mi słów. Antena lecząca. Fajnie. Z mózgiem stwierdzam, że ta walka nic nie pomogła. Bo mam Behemutium, fajnie, ale... Co teraz? Potrzebujemy materiałów, które nie wiem jak pozyskać. Nowa wyspa, którą mamy, nic nie daje. Pozostałe wymagają rzeczy, których też nie mam pojęcia jak... dostać, jak ogarnąć, jak znaleźć. No cóż. Jedyne co mi pozostaje na tę chwilę, jeszcze raz przyjść i zobaczyć. No patrzcie. Plastil. Ten materiał dziwny. Widział jak się go dostaje, to miał już spokój. No ale nie wiem, więc... Będzie kiepsko. Okej. Okay. Przy okazji... Jako, że już teraz tak kończymy, to... Zrobię tu delikatną produkcję szklanych butelek. Na pojedynczy piecyk, powolutku. Bo na pewno nam się przydadzą. No na razie to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak to wygląda. I cóż... Ja jeszcze pomiędzy tym następnym odcinkiem może zbuduję stodołę. Zobaczę, czy stodoła może nie daje czegoś, co... tego czegoś, czego potrzebujemy, chociaż... Mam być szczery, to obawiam się, że nie. No ale tak, jakby nie było i tak... No po prostu trzymajcie się i hej, hej.